Takže můj hokejový příběh začíná v roce 1998, kdy mě můj otec vlastně poprvé přivedl na zimní stadion v Třebíči. Bylo to v roce, kdy Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v Nagánu a s hokejem se tehdy strhla v Česku velká lavina. Jest na pewno utalentowany, ale talent w sumie nie ma tu nic za bardzo do rzeczy, bo przez to, jaki on jest pracowity, jaki jest zmotywowany, jaką mam siłę woli, siłę walki i to, jaką ma samodyscyplinę, to spowoduje u niego ten sukces. Będę trzymała na pewno za niego kciuki. Co jeszcze o nim mogę powiedzieć? Praca z nim sprawia mi mega przyjemność. Bo po prostu widzę, że chce. Widzę, jaki ma hart ducha. Widzę, że ma pełną świadomość tego, co robi i dlaczego to robi. I myślę, że to wszystko, co robi tu, to, że robi ten hokej, to, że został stworzony i urodzony do hokeja, myślę, że to też kształtuje go po części jako człowieka. To jest prawe ostrze Tomka, także prawa krawędź, mogę to dać pod światło. Wewnętrzna krawędź jest wyższa niż zewnętrzna. To jest tylko po to, żeby po prostu się umiał przenosić tę swoją wagę, swoje ciało, żeby mu po prostu ta noga nie objeżdżała. Tak to musi mieć zrobione. Czyli to jest ta różnica dwóch maksymalnie, na dół trzech kresek, to jest maksimum dla niego. A przede wszystkim mogę powiedzieć jako człowiek, bo przede wszystkim jako człowiek jest dobry, bo troszeczkę tutaj przeszło ludzi przez tą szatnię, ale jest mega jako człowiek. Zawodnik to już wiadomo, że on jest dobry, jest pełnym profesjonalistą w każdym calu, ale przede wszystkim jako człowiek. Człowiek jest bardzo dobry.